Witam serdecznie na kolejnej lekcji dzisiaj w szkole z uczniami z klasy pierwszej. Byliśmy w świecie literatury i pojawiło się to słowo, które widzicie w tytule. Nikt nie wiedział, co to znaczy, ale mnie to akurat nie dziwi, no bo to mało spotykane słowo, ale nikt nie wiedział też, jak to przeczytać, bo wymowa rzeczywiście jest bardzo dziwna. Więc uwaga, to słowo oznacza gatunek, na przykład gatunek literacki i czytamy to genre. Genre, czyli jest to gatunek, a literary genre, tak? Gatunek literacki, może też być filmowy, a film genre. Ok, przenosimy się przed ekran. I tu wam otwarłem definicję w Longmanie, mamy też wymowę, ten znaczek to jest tak jakby nasze ży, potem o, ny, ry i szła. Genre, kliknę. Genre. Genre. No, w odmianie amerykańskiej mamy długie A. Genre. No i co my tu mamy ciekawego? Kliknę drugi przykład. Literary genre. Czyli właśnie gatunek literacki. Literary genre. Tu też patrzę na pierwszy przykład. Jest dość ciekawy. Science fiction as a genre is relatively new, tak? Czyli science fiction jako gatunek jest relatywnie nowy. No my pewnie powiemy, jest relatywnie nowym gatunkiem. I teraz jesteśmy w Oxfordzie. Popatrzmy na ten przykład, bo jest dość ciekawy. Crime fiction is a genre which seems likely to stay with us for many years, tak? Czyli powieść kryminalna, my pewnie powiemy o liczbie mnogiej, powieści kryminalne są gatunkiem which seems likely, który wydaje się prawdopodobnym, że zostanie z nami dosłownie. Także uwaga na likely, to znaczy prawdopodobnie. To stay with us for many years, tak? Na wiele lat. No i spójrzmy może jeszcze do słownika Cambridge, bo też jest ciekawy przykład. What genre does this book fall into? Comedy or tragedy? Tak? Czyli dosłownie do jakiego gatunku ta książka wpada? Do komedii czy do tragedii? No i na koniec przykład od Native Speakera. Jesteśmy na tym kanale. Filmik pod tytułem What is satire? Czyli czym jest satyra? No i pan mówi satire is the art of making someone or something look ridiculous. Raising laughter in order to. Tak? Czyli satyra jest sztuką. Dosłownie powodowania, że ktoś lub coś wygląda ridiculous, żałośnie, śmiesznie. No my powiemy po prostu, że jest sztuką ośmieszania kogoś lub czegoś. A tu jest tak, tu jest zwrot make, że powodujemy kogoś i bezokolicznik lub, tak? Powodujemy, że ktoś wygląda. Raising laughter, no dosłownie podnoszenie śmiechu. My powiemy wywoływanie śmiechu in order to, aby... Posłuchajmy tego początku. Satire is the art of making someone or something look ridiculous. Raising laughter in order to embarrass, humble or discredit its target. No i po co to embarrass, humble or discredit its targets, tak? Czyli żeby zawstydzić, żeby, i to uwaga jest czasownik, tak? To jest dalej po to. Znamy humble jako skromny, czyli przymiotnik, ale tu jest ewidentnie użyty jako czasownik, czyli czasownik od słowa skromny, to jest nauczyć kogoś skromności, nauczyć kogoś pokory, o, aby discredit, żeby go zdyskredytować, skompromitować, a kogo dokładnie? Its targets, jej, tej satyry, cele, czyli ten, kto jest, tego kogoś, kto jest celem satyry. As a literary genre, satire is one of the oldest. No i teraz pan dodaje właśnie słowo gatunek. As a literary genre, czyli jako gatunek literacki, satire is one of the oldest, czyli jest jednym z najstarszych gatunków. No i może jeszcze raz całość. Satire is the art of making someone or something look ridiculous.
raising laughter in order to embarrass, humble, or discredit its targets. As a literary genre, satire is one of the oldest. Dzięki. Trzymajcie się.